Dobrze, to tak oficjalnie. Cześć Emil. Dzień dobry. Cześć Kajo. Dzień dobry. Cóż, spotykamy się po to, żeby sobie pogadać o analizie danych i spotkamy się po to, żeby odpowiedzieć sobie na takie pytanie, jak żeśmy się znaleźli w tym świecie i w zasadzie skąd żeśmy się tu wzięli i jak tą analizę danych uprawiamy, bo każdy z nas robi to trochę inaczej. I takie pierwsza rzecz, która w ogóle mnie zainteresowała, to to, że oglądając twoją ścieżkę zawodową, no to podobnie gdzieś zaczynaliśmy w jakichś tam okolicach customer service, ale u ciebie to poszło bardziej w stronę biznesową. Widziałem, że robiłeś MBA-a i jak to się stało, że nie zostałeś menadżerem, senior menadżerem i nie zostałeś CEO, tylko postanowiłeś zostać analitykiem? To tak, to jeśli chodzi o MBA, to ja się wkręciłem trochę korpo takim, że tak powiem, jak pracowaliśmy razem z Kajo, tak dla ludzi, żeby mieli większy background, pracowaliśmy wspólnie w jednej firmie i ja po prostu polubiłem pracę w korporacji, bo tam było dużo ludzi, tam się dużo ciekawych dla mnie rzeczy działo, robiłem dużo różnych obowiązków. Moja praca, mimo że dla niektórych wydawałaby się monotonna, to według mnie wtedy taka nie była. I postanowiłem się rozwijać. Rok wcześniej byłem w Wielkiej Brytanii, miałem trochę pieniędzy odłożonej i rodzina mi pomogła i zdecydowałem się pójść na MBA, żeby się rozwijać. Ale no, w gruncie rzeczy wyszło na to, że lubię też techniczne rzeczy i moja ścieżka kariery poszła bardziej w stronę techniczną, ze względu na to też po części, że tam widziałem po prostu możliwości. Często jest tak, że chcielibyśmy coś innego w życiu, ale pojawiają się możliwości, które zmieniają nasz światopogląd i warto z nich po prostu wtedy skorzystać. A to w ogóle ciekawe, że mówisz o tym, że polubiłeś pracę w korporacji. To jest coś, co myślę, że niektórzy jakby będą cię odsądzać od czci, bo to jest coś, co się rzadko słyszy, że ktoś mówi, że lubiłem pracę w korporacji. No, można tak powiedzieć, tylko no, moje doświadczenia, że tak powiem, pracownicze były różne. Też byłem w Wielkiej Brytanii, gdzie pewnie pracowałem w sumie na jakichś 10 różnych stanowiskach przez 9 miesięcy i to nie zawsze byłem zadowolony ze swojej pracy. No i jeśli masz dość często negatywne jakieś, spotykasz się z negatywnymi sytuacjami w swoim życiu i pojawia się taka, która w gruncie rzeczy jest pozytywna dla ciebie, no to możesz w takim klimacie korporacyjnym czuć się dobrze. W szczególności, jeśli dość łatwo nawiązuje się kontakty z innymi ludźmi, to wtedy, może tak powiem, można polubić korporację. Tak, Teraz to jest czy trochę to. inaczej, bo pracujemy zdalnie, to rozmawiam z ludźmi na kamerze i to jest trochę dużo bardziej męczące według mnie, bo się patrzysz w ten ekran cały dzień i trzeba być skupionym, w szczególności jeśli ma się spotkanie za spotkaniem, jest to naprawdę męczące wtedy. No, to prawda, że jakby ten aspekt tego, że jakby przecięcie ilości ról i ilości ludzi, którzy ci się przewiną obok biurka w dużych firmach jest spoko, no bo można jakby dużo się naobserwować. Tutaj na przykład część tego, że ja się gdzieś zainteresowałem analizą danych, wyniknęła z tego, że w tym naszym zespole był jeden analityk, którego ja po prostu zacząłem obserwować i jakby zaciekawiła mnie sposób, w jaki on pracował, w sensie, że pracował mniej na akord niż my. Ty powiedziałeś, że jakby jak spojrzałeś na tą ścieżkę analityczną, to ci dało jakieś nowe możliwości. To chodziło o możliwości finansowe, czy chodziło o komfort w pracy, czy o jeszcze coś innego? To zacznijmy od tego, że z customer service chciałem uciec ze względów finansowych, jednak pieniądze w takiej pracy były dużo niższe niż na bardziej technicznym stanowisku. No i jak tam, że tak powiem, przeskoczyłem to do UBS-u, gdzie pracowałem w zespole raportingowym, to po prostu szukałem innych opcji dla siebie, żeby nie robić też w tym zespole raportingowym. Reportingowym praca była fajna, ale była też często powtarzalna. Robiłem raporty, które musiałem robić codziennie, co tydzień albo co miesiąc. No i po jakimś czasie to już po prostu zaczyna to nudzić, bo ile można robić to samo. I szukałem jakichś innych możliwości.
brałem pod uwagę różne opcje. Chciałem być deweloperem RPA, czyli RPA, robotyzacja, ale nie wyszło. Chciałem być biznes analitykiem i poświęciłem bardzo dużo czasu na certyfikację, którą ty również masz, ale też do końca to nie wyszło, chociaż wydaje mi się, że jest to jakiś dodatkowy argument w trakcie rozmowy o pracę. No a zobaczyłem taką technologię, która nazywa się Alteryx i ona sprawiła, że takie miałem poczucie wtedy, że ona sprawi, że moja praca będzie mniej powtarzalna i będzie lepsza. No i zdecydowanie się nie pomyliłem, że tak powiem. I poszedłem Spoko. w tym kierunku. Do Alteryxa jeszcze dojdziemy, bo to jest jakby, chciałem powiedzieć, wisienka na torcie, ale to jest tak naprawdę danie główne pewnie tej rozmowy. Ale zastanawia mnie, bo jak ktoś nas słucha i myśli, i ty tak jakby przeskoczyłeś, że dobra, tutaj customer service, a tutaj nagle reporting w UBS-ie, no to ktoś może sobie zadać pytanie, no ale to jak to, co, ty piszesz maile, odbierasz telefony i nagle przerzucają cię do tworzenia raportów dla jakiejś gigantycznej instytucji bankowej, to jak to się dzieje? No to tak nie działa. Mówiłeś o tym w jednym ze swoich filmików, że warto w swojej pracy gdzieś wcisnąć tego Excela. I ja tego Excela trochę wciskałem, że tak powiem. I z tego całego mojej chęci, żeby go używać, żeby czasem coś zrobić, coś z nim zbudować, jakiś wniosek z czegoś, jakiś danych wyciągnąć, spowodowały, że też nawet wysłano mnie do Wielkiej Brytanii na transition, żebym przywiózł jakieś raporty do Polski. No i po prostu coś z tego Excela już umiałem. To nie jest tak, że nic o nim nie wiedziałem. Okazało się, że jak poszedłem do tego zespołu raportingowego, to umiem bardzo mało, ale w gruncie rzeczy w naszym środowisku takim customer service, no to ja jednak tego Excela troszkę ogarniałem, więc na pewno to był ważny argument, żebym dostał pracę, którą dostałem. Nawet poza tym pracowałem kiedyś grałem na giełdzie. Moje studia były związane trochę po części z jakąś ekonomią, no to jest powiązane i na pewno też mi się przydało, żebym dostał tą pracę. Okej, okay. Miałeś takie poczucie na tej rozmowie, jak cię przyjmowali, że jakby ten Excel był tym koronnym argumentem, czy koronnym argumentem było właściwie połączenie Excela z tym doświadczeniem, powiedzmy, biznesowo-ekonomicznym? Czy może tak naprawdę 50% to była twoja osobowość, która ich przekonała w jakimś sensie i oni wiedzieli, że nie ryzykują zbyt dużo, bo masz wystarczająco dużo technicznych umiejętności, żeby przynajmniej wskoczyć na ten pokład, nawet jeśli przez pierwsze tygodnie będziesz się zmagał, no bo będziesz musiał doskoczyć do tych ludzi, którzy w reportingu siedzą, nie wiem, od 2-3 lat. To było już kilka lat temu, to ja nie jest tak, mój osąd może być inny, ale mnie się wydaje, że głównym powodem, dla których ja znajduję pracę, to jest to, że zawsze coś dokonałem w jakiejś firmie, jakiś business value, że tak powiem, wprowadziłem czy zbudowałem na swoich, że tak powiem, doświadczeniach, czyli był jakiś projekt, ja coś zrobiłem i dzięki temu był taki benefit. Jest taka metodologia, która nazywa się STAR, i ona właśnie mówi, mam tutaj gdzieś ściągawkę, situation, czyli sytuacja, zadanie, akcja i jaki był z tego rezultat. I jeśli ma się taki dobry selling point, że się mówi, że jak przyszedłem do pracy, to zrobiłem to i dzięki temu zaoszczędziliśmy dużo pieniędzy, to inaczej się rozmawia z takim człowiekiem, bo on wie, o co chodzi, on wie, co jest ważne i ludzie szukają ludzi, którzy, nie wiem, osiągają jakieś sukcesy, dzięki czemu, no powiedzmy, jak ja jestem czymś potencjalnym przełożonym i on mówi, że zaoszczędził dużo pieniędzy dla firmy, to jak ja go zatrudnię, to on zaoszczędzi dużo pieniędzy dla mojej firmy i ja też będę miał z tego jakiś benefit. To jest normalne. I myślę, że po prostu byłem dobrze przygotowany do rozmowy i to się bardzo przydaje i to się opłaca. Spoko. To jakby... To jest rzeczywiście dosyć dobre, jedna z dosyć dobrych strategii. Tutaj na przykład dla porównania powiem, że te rozmowy, w których ja uczestniczyłem,
miałem wrażenie, że to jest kombinacja tego, że coś już umiesz i masz jakieś umiejętności techniczne, o których gdzieś tam możesz powiedzieć, bo zrobiłeś jakieś tam kursy, czy uczestniczyłeś w jakichś takich projektach, nawet jeżeli one były na niskim poziomie w swojej pracy. Natomiast u mnie oprócz tego jakaś taka osobowość i, znaczy trudno być sędzią we własnej sprawie, ale jakaś taka osobowość i chęć wejścia do nowego świata bez jednocześnie oczekiwania, że powiesz, dobrze, to ja potrzebuję 10 na rękę, 2 owocowe wtorki w tygodniu i pracę z domu, z łóżka w pozycji leżącej. Jeżeli nie pójdziesz w tą stronę, to też jesteś w stanie, myślę, gdzieś to dla siebie walczyć. A mówię to dlatego, że na początku gdzieś miałem takie przekonanie, że jeżeli nie jesteś koksem analitycznym, to w ogóle ten przeskok jest niemożliwy do zrobienia. W sensie nie, jeżeli jesteś po gdzieś tam studiach humanistycznych, to umarł w butach generalnie. Ale jak widać na naszym przykładzie, przykładzie nie. Dobra, dochodzisz do tego Alteryxa i dla tych z nas, którzy jakby nie widzieli na oczy Alteryxa, to co to robi? Czy to jest takie jak Excel? To jest jakiś Python? Co to jest? Co to jest? To jest taki kombajn analityczny, jak bym powiedział, który przy okazji, że ma niesamowite możliwości, jest bardzo wszechstronnym narzędziem, to jest przy okazji super prostym. Jest tak prosty, że uważam, że każdego można go nauczyć. Zadziała na zasadzie drag and drop, przesuwa się ikonki, każda ikonka coś tam znaczy i coś tam robi, są jakieś możliwości konfiguracji tych ikonek, ale naprawdę jest to stricte bardzo proste. A najlepsze jest to, że wszystko, co tam zbudujemy, jest automatyczne. Co to znaczy? To znaczy, że jak siądę do tego za 2 miesiące, zmienię tylko plik wsadowy i uruchomię to narzędzie, które zbudowałem, to one w teorii i w praktyce zazwyczaj działa bez jakichś zmian. Po prostu każdy ten krok to jest jak w programowaniu, to jest osobna, że tak powiem, rzecz, która się dzieje, tylko z mojego doświadczenia po prostu na przykład VBA, powiedzmy, w teorii też powinien tak zadziałać, tylko z racji tego, że tu są odnośniki do nazw kolumn i jeśli te nazwy kolumn się nie zmieniają, to działa bardzo dobrze po prostu. Okej, czy to jest z tymi nazwami kolumn, to rzeczywiście jest tak, że ten VBA jest dosyć czuły na różne takie rzeczy, szczególnie jeżeli pisze się w taki sposób, że wiele rzeczy jest zahardkodowanych w tym VBA-u i tam te nazwy kolumny się są. Później ktoś zmieni plik, nie wie, że pod spodem jest podłączony jakikolwiek VBA i mogą z tego wyniknąć problemy. Spoko, czyli to jest, czy jak ktoś by powiedział, że Alteryx jest po prostu narzędziem ETL-owym, który jakby bierze dane skądś, coś z nimi robi i gdzie się wsadza, to będzie tyle, czy to jest trochę więcej niż ETL? To znaczy oni teraz się pozycjonują jako narzędzie do machine learningu i do sztucznej inteligencji, i do predykcji, przepraszam. I też jest w tym dużo prawdy. Jest to jak gdyby następny poziom zaawansowania, bym powiedział. No ale dzięki temu narzędziu można w bardzo łatwy sposób przeprowadzać jakieś predykcje i nie trzeba być jakimś specjalistą. Trzeba oczywiście coś tam wiedzieć. Nie jest tak, że ktoś po prostu siądzie i zbuduje model i zaoszczędzi miliony dolarów albo wymyśli jakieś super rozwiązanie. Ale jest to zdecydowanie prostsze i jest to też o tyle wygodne, że nie wszyscy chcą programować, a Alteryx pozwala nie używać języków programowania. Pozwala też używać Pythona i R, jeśli ktoś chce. No, a ja nigdy tego nie robiłem. I z tym też można bardzo daleko zajść, bardzo dużo ciekawych rzeczy można zbudować, które naprawdę no, zmieniają biznes, bo Alteryx jest świetny w finansach w ogóle, bo w finansach jest dużo różnych źródeł danych, z dużej ilości różnych systemów, które trzeba w jakiś sposób powiązać, które trzeba rozbudować, tak ETL-owe jakieś transformacje zrobić, o których wspominałeś. I on to potrafi robić na niesamowitą skalę, w niesamowitej prędkości, bo jeśli mamy, nie wiem, kilka gigabajtów plików,
i nasz proces nie jest jakiś super skomplikowany i super długi, no to on je dość szybko przerobi i możemy po prostu wcisnąć przycisk, pójść zrobić sobie kawę, wrócić i to będzie już gotowe. I to jest no, niesamowite, no bo nie wiem, jak chciałbym w Excelu otworzyć CSV plik, który zajmuje 200 mega i zrobić z nim jakąśkolwiek rzecz, no to to jest niewyobrażalne. A ja i tak patrzę na to z takiej perspektywy takiego Excelowego człowieka, a inaczej się patrzy na to z perspektywy takiego osoby, która pracuje na Hadoopie, czy pracuje z takimi naprawdę z dużymi bazami danych i coś zrobi z tymi danymi, albo na przykład robi transformację na bazach danych, żeby zupdate'ować całą kolumnę i wprowadzić jakieś inne wartości niż te, co były. To w Alteryxie też można to robić bardzo dobrze, ale no ja jestem takim, z takiej perspektywy patrzę zazwyczaj z takiego człowieka, który jest zwykłym Excelowym człowiekiem, bo ja najwięcej też z takimi ludźmi pracuję. No to jest myślę, że w ogóle ważny aspekt o tym Excelowym człowieku, dlatego że jakkolwiek wielu, nie wiem, ludzi, którzy gdzieś zmierzają w stronę data science i może nie mają zbyt dużo doświadczenia właśnie w takiej pracy, powiedziałbym, w zwykłych szeregach, to jakby nie wie się o tym, nie widać tego, nie wie się o tym, że jednak 80% biznesu, czy my tego chcemy, czy nie, to są pliki Excelowe, to są CSV-ki, które są w różnych folderach, gdzie ludzie sobie ustawiają różne rzeczy i na podstawie tego podejmują biznesowe decyzje, a to nie jest tak, że ten nasz świat biznesowy jest data-driven, mimo iż wszyscy by chcieli, że to by było tak perfekcyjnie poukładane w jednym klocku. Także rozumiem przewagę tutaj tego. Kojarzy mi się Alteryx w jakimś sensie z Naimem, którego ja gdzieś próbowałem, który robi podobne rzeczy, aczkolwiek myślę, że może nie na tą skalę z tego względu, że Naim jest open source'owe. A jeszcze mam ostatnie pytanie, żeby już nie męczyć tego Alteryxa, ale myślę, że pojawią się ludzie, którzy, wiesz, robią sporo raportów i gdzieś w tym środowisku raportowym robią, ale jak usłyszą, że tam nie ma kodu, że oni nie będą w stanie sobie tego SQL-owo rozpisać wszystko. Jakby wierzą, że analityka to jest SQL, to jest to, w czym się robi raporty, w czym się obsługuje bazy danych. To może będą ci zarzucać, że w sumie to nie jesteś w stanie zrobić wszystkiego w Alteryxie, bo jesteś w stanie zrobić tylko tyle, na ile ci te ikonki pozwalają, na ile ci te nody pozwalają w Alteryxie. Czy to jest tak, że jednak To znaczy Alteryx klęknie przed SQL-em? w Alteryxie też można używać SQL-a, więc myślę, że tu nie powinno być tego problemu. Tu jest tylko dodatkowy benefit taki, że jak go się nie zna, to i tak możesz zrobić te rzeczy, które byś zrobił ze SQL-em. Więc to jest niesamowite dla mnie, bo naprawdę można zrobić bardzo dużo transformacji automatycznych. Masz bilion kolumn i chcesz na nich operacje przeprowadzić dynamicznie, możesz to zrobić. Bardzo często jest tak, że niektóre rzeczy nie są zbyt oczywiste i trzeba pogrzebać w internecie, bo trzeba zrobić jakiś workaround, żeby coś zadziałało, ale bardzo często da się to zrobić bez żadnego kodowania. I no to narzędzie ma już ponad chyba coś koło 20 lat i oni po prostu ciągle je wspierają, ciągle jest rozbudowywane i kiedyś się nazywało inaczej i służyło tylko do analizy geopolitycznej, takiej, że na przykład mamy firmę transportową i gdzie ktoś ma jechać, w jakich odległościach. Ja praktycznie w ogóle nie znam tej części, a też ma niesamowite możliwości. I myślę, że jakby się ktoś uparł, to może znajdzie taki motyw, ale raczej ja pracuję na nim kilka lat i jeszcze się z tym nie spotkałem, żebym czegoś nie mógł zrobić faktycznie. Czasem są Rozumiem. jakieś kombinowania, ale da się to zrobić zawsze. Rozumiem. No to często jest tak, że jakby każdy będzie patrzył przez pryzmat swojego narzędzia. Tutaj mam takie porównanie do tego, że na przykład wiele rzeczy, które da się na oczywiście mniejszej ilości danych,
wykonać w Excelu. Ludzie niepotrzebnie próbują robić w Pythonie, pisać kod pod to, nie wiem. Ludzie piszą 30 linijek kodu, żeby zrobić VLOOKUP w Pythonie, kiedy w Excelu to jest jedna funkcja, ale czujesz się lepiej, bo jesteś w środowisku programistycznym, więc sądzisz, że jesteś bliżej tego data science. Ale dobra, to jak tak, bo jak mówiłeś o tym, że tam ten kod jest taką rzeczą opcjonalną, to się zastanawiam, jakby, czy ty masz jakąś taką osobistą opinię tego, w którą stronę ta analityka pójdzie, czy to bardziej będzie tak, że te narzędzia takie end-to-end, powiedzmy, typu Alteryx, które są w stanie przejść całą ścieżkę od surowych danych, nawet takich nieładnych, takich w CSV-kach i Excelach, do końcowych insightów. Czy to jest przyszłość, czy jednak jakby to jest tak, że w pewnym momencie Python zwycięży i po prostu wszyscy będziemy musieli się zastanowić, czy nie posiąść machine learningu takiego pisanego? Znaczy, mnie się wydaje, że to raczej wszystko idzie wbrew pozorom w drugą stronę. Coraz więcej jest narzędzi, które nie wymaga zdolności programowania. Nie wiem, na przykład u mnie w firmie teraz bardzo dużo narzędzi jest Microsoftowych i takie głupie Power Appsy w połączeniu z SharePointem, z jakimiś formami potrafią zrobić super dużo ciekawych rzeczy, jakieś takie, można automatyzować procesy bez znajomości programowania, ale no na pewno też, jeśli chodzi o samą analizę danych, to wydaje mi się, że pójdziemy bardziej właśnie w ten data science i we wszystko, co jest z tym związane, tylko próg wejścia do tego środowiska znacznie się zmniejszy i są narzędzia takie jak Alteryx, są narzędzia takie jak Daiku bodajże, Naim chyba też jest takim narzędziem, które pozwala, że tak powiem, z mniejszą ilością wiedzy wsiąść do tego pociągu i coś zrobić, jakąś analizę, jakiś wniosek wyciągnąć, zrobić jakąś predykcję. I no nie trzeba zawsze jakiegoś super skomplikowanego Pythona. Bardziej mnie się wydaje, że pójdziemy, że trzeba będzie znać trochę statystyki niż Pythona, żeby można zrobić taką analizę. No i myślę też, że dużo więcej firm będzie miało takie rozbudowane data lake'i, do których ludzie będą mogli się włączyć. Nie będzie tak, że będziemy wysyłać ekstrakty i ktoś będzie cisnął w tym CSV, tylko myślę, że coraz bardziej popularnym rozwiązaniem będzie podłączenie się w Excelu, czy właśnie te data lake'i, o których wspominałem, ze względu na to, że firmy zdają sobie sprawę, że to jest nieefektywne, że jak ja na przykład potrzebuję dodać jakieś mapowanie, nie wiem, do regionów różnych, nie wiem, na przykład klientów do regionów prostym VLOOKUP-em i musi to zrobić potem jeszcze 200 innych osób na tym samym pliku, no to jakby to połączyć ten czas, że tych 200 osób, to jest bardzo duże straty czasowe tak naprawdę i jak gdyby myślę, że będzie coraz łatwiej wyciągać dane, ale no firmy muszą wykładać na to dużej ilości pieniędzy, no niestety. Te rozwiązania stają się chyba i tak coraz tańsze, ale mimo wszystko tych danych jest tak dużo, że przez ilość tych danych i skomplikowaność jeszcze tych procesów, które się z tym wiążą, to sporo kosztuje. Tak, no z tego co tutaj zgodzę się z tobą, że jakby te koszty, które są do zaoszczędzenia w tym przypadku są znaczące, a jednocześnie nie trzeba wymagać od ludzi biznesowych, żeby znali Pythona, no bo to się nie wydarzy, nie? Żeby gdzieś każdy był programistą, a jednak nauczyć ludzi pracować z drag and dropem nie jest trudno w ostateczności, no bo to jest pewnego rodzaju narzędzie, które myślę, że tak tydzień max i człowiek jest w miarę wdrożony i trochę tak jak zauważyłeś, ważniejsze jest to wnioskowanie, a nie niekoniecznie jakieś tam podstawowe znajomości statystyki, a niekoniecznie, nie wiem, super inteligentne pisanie kodu. Z tymi data lake'ami to jest rzeczywiście ciekawa sprawa, bo z mojej perspektywy, nie wiem czy się zgodzisz, jakby miejsce, koszty storowania danych
Czyli miejsce danych staje się coraz tańsze. Natomiast to, co staje się coraz droższe, to jest jakiś optymalny sposób obliczania tego, bo jest po prostu taka bardzo duża pokusa, że będziemy zbierać wszystko i później coś z tego wyciągniemy. Natomiast, no nie wiem, ja często kończę w takiej sytuacji w pracy, że jakby możemy mierzyć, załóżmy, że chcemy mierzyć to, czy nasza firma rośnie, czy nasza firma ma osiągi. I teraz możemy to mierzyć na 10 tysięcy różnych sposobów przez dochody, przez redukcję kosztów, przez skalę państw, w których się skalujemy, przez to, ilu mamy aktywnych użytkowników, aktywnych klientów. Natomiast ten problem polega na tym, że de facto dochodzimy do punktu, w którym nie możemy outsourcować czegoś, bo musimy bardziej podejmować decyzję o tym, co my chcemy liczyć w ogóle, co my chcemy wiedzieć, nie? Jak brzmi pytanie, a nie tego, czy jesteśmy to w stanie zrobić automatycznie w godzinę. Chodzi ci o to, że teraz, bo chciałbym dobrze zrozumieć twoje pytanie, czy chodzi o to, że tak, trzymanie danych na pewno jest coraz tańsze, zgodzę się z tym. Ale mówisz, że problemem jest to, że chcemy trzymać wszystkie dane i przez to rozwiązanie staje się droższe? Nie, mówię o tym, że my trzymamy wszystkie dane, bo możemy, ale w tym momencie jest olbrzymi problem z zadaniem pytania. Bo to jest ten problem, że wchodzisz do supermarketu i masz 10 tysięcy musztard do wybrania. I teraz jaką ja chcę musztardę, nie? Jak przychodzisz do sklepu i jest jedna musztarda i mówisz, chcę musztardę albo chcę coś do chleba, to bierzesz albo musztardę, albo majonez, w zależności od tego, co wydaje ci się, że ma większy sens. Czyli albo bierzesz, nie wiem, sprzedaż brutto, albo ilość klientów. Natomiast jeżeli tych metryk masz 10 tysięcy, no to w jaki sposób maszyna ma podjąć decyzję, co ma być analizowane? Ja to ostatecznie... Wydaje mi się, że teraz na przykład w tym Alteryxie właśnie, ja nie mam takiego doświadczenia w machine learningu, ale ostatnio byłem na takim webinarze, gdzie mój znajomy z branży, że tak powiem, wybrał metrykę, którą chce analizować i wszystkie inne metryki po prostu potem mu mówią, jak gdyby, jaka jest korelacja, czy jeśli na przykład to revenue jest wyższe, to co na to ma największy wpływ, czy na przykład region, czy jakieś ilość pracowników, czy ilość zamówień, czy ilość maili, czy ilość telefonów. I myślę, że w ten sposób jak czasem można wyciągnąć takie wnioski dość szybko, ale na pewno jest to problem, żeby wiedzieć, jak zadać pytanie, wiedzieć, co jest błędne, że tak powiem, błędnymi założeniami. Czasami nam coś wydaje, na przykład, że coś jest oczywiste, ale dane nam mówią co innego. Że jak bliżej się temu przyjrzymy, to okazuje się, że nasze pierwotne założenie było błędne, ale myślę, że coś w tym jest, co mówiłeś. Mam takie jeszcze pytanie, bo możemy się na przykład zastanowić, w sensie, wiesz, jak ktoś tak patrzy na nas i słucha nas, to może się zastanowić, no dobra, no gadacie o różnych rzeczach, ale czy dałoby się jakoś tak wydestylować, jak to się mówi po polsku, jakieś dobre i złe pomysły, jak do tej analityki podejść, albo jak w ogóle podejść do wchodzenia do tego świata, w którym my już partycypujemy jakoś. W twoim filmiku kiedyś mówiłeś o tym, jak zostać analitykiem i tam mówiłeś, żeby przemycać tego Excela, to naprawdę warto jest poświęcić trochę czasu, żeby się go nauczyć, bo to zaprocentuje. W czymkolwiek nie będziemy pracować, to zawsze jest jakaś tabela, jak w tym filmiku właśnie mówiłeś, i taki Excel się przydaje, ale też bardzo przydaje się jeszcze SQL, bo SQL jest jak gdyby poziom wyżej, że to jest jak gdyby, jak ktoś już zna SQL-a, to już nikt nie pyta, czy znasz Excela, bo to jest dość oczywiste dla takiej osoby, bo musiałeś się wcześniej zainteresować wystarczająco dużo Excelem, żeby wejść do tego tematu dalej. I mimo, że ja na przykład znam SQL-a trochę, nigdy go nie używałem w pracy i tutaj, a mimo wszystko uważam, że warto go znać, bo ludzie się o niego pytają. Mimo, że firma nie ma dostępu do bazy danych jakiejkolwiek, to oni się o to pytają
bo to jest takie, no, podstawowa jak gdyby jakaś informacja. Może nie tak podstawowa jak Excel, ale na jakimś poziomie warto go znać. Chociaż myślę, że nie wiem, jak ktoś pracuje na Tableau i Power BI-u, to też może się zdarzyć, że nigdy tego nie wykorzysta, bo dane może już dostawać od kogoś, a on tylko pracuje na wizualizacji, ale To prawda, chociaż zgodzę się z tobą, że nigdy nie wiadomo, gdzie, załóżmy, że ta firma jeszcze nie jest zbyt duża i nie ma dostępu do bazy danych. Może być taki moment, kiedy się okaże, i wtedy taki człowiek będzie niezwykle cenny, że nagle troszeczkę lepiej nam poszedł biznes, nagle nas stać na jakiegoś Azura czy jakąś bazę danych. No i nie jesteśmy w tej trudnej sytuacji, że musimy szukać nowego człowieka, nie? Tylko mamy kogoś, kto nam jakiś podstawowy schemat postawi, jakieś podstawowe tabele będzie trzymał, więc tu zgadzam się z tobą. A jakieś takie pomysły, które się wydają, że to, albo inaczej, może nie tyle błędy, bo to błędy to i tak wszyscy popełniamy, ale coś, co teraz, jak patrzysz na siebie, to myślisz sobie, to można było sobie troszeczkę bardziej optymalnie ułożyć. To jest bardzo dobre pytanie. Myślę, że nie da się niczego zrobić dobrze za pierwszym razem i każdy będzie miał w perspektywie jakieś rzeczy, które można było zrobić lepiej. Mnie się wydaje, że trzeba było od razu iść do korpo, bo Ha, no. ja jestem z Kielc, tam nie ma za dużo takich naprawdę dużych firm, w których są duże, jak się człowiek może nie tyle dobrze zakręci, co dobrze trafi, bo myślę, że to też zależy od szczęścia trochę. Żeby te możliwości były, to też ludzie muszą się zmieniać, jakaś rotacja musi być, albo musi być rozbudowa tej firmy, że zatrudniają dużą ilość ludzi, żeby po prostu pojawiły się nowe, lepsze, bardziej wykwalifikowane stanowiska. Myślę, że ludzie, którzy na przykład mają na studiach taki plan, że pójdą do korpo, to źle na tym nie wyjdą. Bo można, tylko trzeba mieć dobry plan, trzeba się troszkę poświęcić też po pracy, bo w dzisiejszych czasach zmiana to jest coś naturalnego, coś, co dzieje się bardzo szybko. Warto do tej zmiany się przygotowywać, że myśleć, że ja nie zawsze będę robił w tym customer service, ja nie zawsze będę, nie wiem, klepać jakieś dokumenty, tylko będę robić coś bardziej skomplikowanego, coś trudniejszego, rzucać sobie jakieś wyzwania. I to na pewno procentuje. I na przykład z mojej perspektywy niektóre certyfikaty może nie były tak konieczne. Ja wrócę do tej certyfikacji Business Analytica, o której chwilę wspomniałem, że ja poświęciłem na to super dużo czasu. Ja nie wiem, przepisałem, miałem takie materiały. Wydawał mi się ten certyfikat bardzo trudny i nadal mi się tak wydaje. Chociaż praktycznej wiedzy to tam nie jest aż tak dużo, ale jest dużo takiej wiedzy, którą po prostu trzeba zapamiętać. Ja wszystko, co tam było w tym kursie, który wykupiłem, to ja dosłownie przepisałem, przelałem na papier. To z tego była ponad połowa zeszytu formatu A4 pisana. Ja piszę drukowanymi zazwyczaj, bo nie mogę się po sobie rozczytać. To naprawdę nie mam jakiejś takiej informacji, ile godzin mi to zajęło, ale wydaje mi się, że mogłem się uczyć tego prawie tak samo dużo, ile się uczyłem SQL-a w swoim życiu. To jest. To był BCS, nie? Jeżeli tak Tak. zgaduję. Więc na przykład, jakbym wcześniej na przykład poświęcił się trochę bardziej Alteryxowi, no to myślę, że też byłoby to dla mnie lepiej. Albo kiedyś na przykład ten czas poświęcił nawet na, nie wiem, VBA, którego też średnio znam, to też mogłoby to być dla mnie bardziej korzystne. Chociaż ciężko jest mi też powiedzieć, bo po drugiej stronie też jest człowiek w trakcie tej rozmowy o pracę, bo to jest ważne też, żeby na tych rozmowach po prostu umieć się wykazać, bo nawet jeśli pracujemy w jakiejś firmie i jest konkurs, że tak powiem, taki wewnętrzny, kto ma dostać jakiś awans, no to też są takie rozmowy o pracę trochę, no bo to, że ktoś wie, że dobrze pracujesz, to nie jest wszystko. To muszą o tym mówić ważne osoby, że ty dobrze pracujesz, żeby ktoś cię docenił. Bo to, że twój przełożony tak myśli, to bardzo często może być niewystarczające, bo oni bardzo często w firmach jest tak, przynajmniej z mojego doświadczenia, że jest na przykład 10 przełożonych, którzy każdy chce pchnąć swoich kandydatów, żeby oni dostali, że tak powiem, podwyżkę, awans. Ale mają jedno prześcieradło i każdy ciągnie w swoją stronę, tak jak w polityce.
No i trzeba im dawać dobre argumenty, żeby mogli o ciebie dobrze walczyć. Tak, zgadzam się. Spoko. Dobra, to tak zapytam na koniec o plany na przyszłość, bo widziałem, że budujesz, można powiedzieć, community Alteryxa w Polsce. Czy to jest coś, co zaczyna rosnąć? Czy to jest część tego planu na przyszłość? Jakby, dokąd zmierzasz, Emilu? Quo vadis? No to ja na pewno będę pracował w Alteryxie i chcę, że tak powiem, tylko z tym wiążę swoją przyszłość, przynajmniej w najbliższym czasie. Tak staram się zbudować z moim kumplem community w Polsce i mamy już grupę ludzi, która chce nas wspierać i najprawdopodobniej w czerwcu będzie pierwsze spotkanie w pełni online ze względu na pandemię. Ale w sumie to ja się nawet z tego cieszę, ze względu na to, że w innych miastach też mamy jakichś użytkowników i oni też będą mogli w tym uczestniczyć, z czego ja się niesamowicie cieszę. I chciałbym też, jest taka inicjatywa, co się nazywa Alteryx Ace, chyba w Tableau się to nazywa Zen Master albo coś Tak, takiego. Zen Master to jest I ten tytuł, tak. tak, to jest takie, że tak powiem, wyróżnienie przyznawane dla bardzo aktywnych użytkowników community. I community Alteryxowe to jest w ogóle coś niesamowitego, bo jeśli ktoś ma jakieś pytanie, zapostuje je, to myślę, że najczęściej odpowiedź się dostaje w ciągu 10 minut. Jest bardzo dużo aktywnych użytkowników, którzy non-stop odpowiadają na pytania, którzy po prostu czatują na nowe pytania. Ja też jestem jedną z takich osób, żeby na nie odpowiedzieć, żeby podzielić się tą wiedzą, żeby komuś pomóc. I właśnie chciałbym zostać takim asem, czyli jedną z takich osób, które są najbardziej rozpoznawalne, najbardziej aktywne. I to jest mój taki najbliższy czas. A potem to się okaże, ale na pewno będzie to związane z Alteryxem, z analizą danych i z wprowadzaniem jakichś korzyści dla biznesu, bo o to w zasadzie wszystko się rozchodzi zawsze. O to wszystko się rozchodzi, to prawda. Dobrze, myślę, że to doskonały punkt, żeby skończyć. Dzięki serdeczne, Emil, dzięki za rozmowę. I cóż, myślę, że w tym miejscu zakończymy. Dzięki serdeczne. Dzięki, Kajo.